A teraz patrzy taki niepewny, trochę nieufny. 128 metrów to odległość, nie, 129, a więc tak jakby troszkę ten wiatr się wzmagał pod narty. Stefan Kraft ląduje. Po kolejnym skoku, bo to na rozbiegu jest już kolejny podopieczny Andrea Tafeldera, Stefan Kraft. Niezła prędkość na progu, położył się na nartach, złapał noszenie, bardzo ładny skok. W dokładnie takich samych warunkach wiecznych jest już zielone światło, no i popatrzmy na drugi skok Stefana Krafta. Dobre, dynamiczne wyjście z progu, niezła prędkość, tutaj odważnie się wychylił do przodu, szukał tego noszenia, walczył do końca o odległość. Dalej, czy tak się stanie, czy to będzie powrót na najwyższy stopień Krafta, czy obrona Ryoyu Kobayashiego, wystarczy teraz 122 metry, no bo przewaga z pierwszej kolejki potężna, Kraft... Daleko, wspaniale, pięknie, jak w pierwszej kolejce. Znowu będą bardzo wysokie oceny za styl. Nie, zwycięstwo to niżny tagiel. Pamiętamy, jak pięknie to wszystko się rozstrzygnęło dla Stefana Krafta. Teraz potrzebuje około 135 metrów, by zaatakować Mariusza Lindvika. Jeżeli nie uzyska tej odległości, ale to jest bardzo dobry skok. Kamila Stocha, zwycięzca kwalifikacji, zwycięzca z niżnego tagiłu i drugi w Klingentalu, i Stefan Kraft już w powietrzu. Wysoko leci, daleko leci. Prawdopodobne. Stefan Kraft, on mierzy bardzo wysoko. On marzy o pokonaniu Ryoyu, ale przegrał pierwszą kolejką 9,9 punktu. On wygrywał już turniej czterech skoczni, ale też go przegrywał kilkukrotnie, będąc w dobrej sytuacji. Teraz daleko poleciał, wylądował gdzieś na granicy tej zielonej linii. Plecy go bolały, tak naprawdę do dobrej formy pozwoliła mu dojść jego siostra, która jest fizjoterapeutką i dość mocno popracowała. Tymczasem Stefan Kraft to spore rozczarowanie, 15 miejsce dopiero Stefana Krafta po pierwszej serii. Która na niego wierzy, która na niego liczy, 138 metrów w pierwszej kolejce, teraz potrzebuje 137, aby objąć prowadzenie. To był piękny skok. Dzisiejszego konkursu w Predacji. 0,1 punktu Kamil przegrał z Dawidem, a już na rozbiegu jest Stefan Kraft, który wyprzedzał Dawida o 0,4 punktu po pierwszym skoku. I to jest bardzo ładny skok. Punktu po pierwszej kolejce nad Geigerem. Musi jednak teraz skoczyć aż 106,5 metra. Czy tyle jest w stanie skoczyć Stefan Kraft? Nie! Skacze bliżej. Mają te autografy, a Stefan Kraft już rusza. Jego strata do Dawida Kubackiego po pierwszej kolejce 5,5 punktu. 40 metrów, pięknie leci, daleko leci i jak zwykle w znakomitym stylu Stefan Kraft. Dawida Kubackiego, bo to jest 13,8 punktu. Stylowo ładny jak zawsze, ale zbyt krótki skok. Blisko
tylko 8 punktów. No, jest czego bronić. Mówiłeś o tym, że Stefan tutaj nie czuje się najlepiej, ale pokazał fantastycznego ducha walki w pierwszej serii. Najwyższe noty od sędziów i zapewne wysokie otrzyma także w tej części konkursu. I chyba zmieni w końcu Karla Geigera na prowadzeniu. To już pewne miejsca na podium, po raz trzeci dopiero w swojej karierze. A teraz Stefan Kraft, 138 metrów w pierwszym skoku. Przegrywał tylko z Ryoyu Kobayashi. Świetna prędkość na progu. Ładny skok Austriaka, ale też krótki. Przewaga Austriaka po pierwszym skoku i teraz też walczy i pięknie tutaj skacze i daleko, wystawiając kropkę nad i, nie pozostawiając rywalom złudzeń. Powinien skoczyć, żeby objąć prowadzenie. W ostatnich 7 konkursach 6 razy stał na podium zawodów Pucharu Świata. 3-krotnie, 5-krotnie na drugim miejscu i raz wygrał i teraz Stefan Kraft skacze daleko. Dawid Kubacki trzeci. Teraz już musimy patrzeć, co zrobią rywale. Lider Pucharu Świata, rekordzista świata, Stefan Kraft. On jeszcze nigdy nie wygrał w Austrii zawodów Pucharu Świata. 220 metrów tyle potrzebuje, zatem wieje w plecy. I co zrobi Kraft? Wylądował zbyt blisko. Którego należy najdłuższy lot w historii, 253,5, 3 lata temu w Wikersundzie. Wczoraj trzeci. Jakby przez moment gdzieś tam wystraszył się wysokości. Jest już zielone światło, a zatem popatrzmy, jak poradzi sobie lider Pucharu Świata w tych warunkach. Wiatr lekko z tyłu, ale dobra prędkość na progu i bardzo ładny skok Krafta, nie ma wątpliwości. Mamy nowego lidera, piękny skok stylowo. Wielkiej klasy skoczek w tej chwili ruszy w dół mistrz świata 2017 roku na obydwu skoczniach. Wystarczy 97,5 metra, by Stefan Kraft i chyba osiągnął tę odległość. Może zaatakować. I najprawdopodobniej tak się stanie. W pierwszej serii 129,5 metra, teraz także 129,5 metra i kto wie? Ostatnio od 5 konkursów nie schodzi z podium, a więc szansa na 6 z rzędu. Na miejsce w czołowej trójce Stefan Kraft, ale musi skoczyć 128 metrów i pięknie, stylowo. Kibice z Austrii, a teraz dość wcześnie, bo już jako 12 po pierwszej serii skacze Stefan Kraft. Ładny skok lidera Pucharu Świata. Lidera klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, 24 miejsce dopiero, no mógł już dzisiaj teoretycznie zapewnić sobie triumf klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Stefan Kraft, no ale zajmując 24 miejsce zaprzepaścił trochę tą szansę, chociaż...